Naszym gościem jest ksiądz Józef Walusiak, założyciel, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji w Bielsku-Białej. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Jest ksiądz osobą duchowną, więc wiadomo, że w powołaniu jest wpisana pomoc bliźnim. Ja bym się jednak chciała dowiedzieć, dlaczego akurat problem związany z uzależnieniami? Tak, nigdy jako jeszcze student teologii czy młody kapłan nie przypuszczałem, że kiedyś będę pracował z narkomanami w tej dziedzinie. No, początki lat temu, gdzieś 27, znalazłem się na parafii Złote Łany w Bielsku-Białej. Nie było jeszcze kościoła ani plebanii. Zamieszkałem normalnie w bloku między rodzinami. To były lata 80., gdzie mówiło się, że Bielsko należy do czołówki miast w Polsce, gdy chodzi o liczbę narkomanów, uzależnionych. To byli głównie heroiniści wtedy. Nikt się nimi nie zajmował, najbliższy ośrodek był dopiero gdzieś tam pod Warszawą. Oni, widząc mnie chodzącego między blokami do domu, do mieszkania, do kościoła, gdzieś tam podchodzili do mnie. Pamiętam na ulicy Łagodnej takie spotkanie, kiedy wracałem do domu wieczorem, ubrany w sutannie, podchodzi do mnie młoda para, chłopak i dziewczyna, i ona mówi tak: proszę księdza, mój chłopak coś bierze, jest nim bardzo źle, czy mógłby nam ksiądz pomóc? No i tak się zaczęło, to były te początki. Potem dodatkowe studia w Lublinie, no i szukanie ośrodka, długie szukanie dobrego domu dla nich, bo zawsze wiedziałem o jednej rzeczy, że jeżeli chcę im pomóc, to musi być dla nich ośrodek, musi być dom. Cóż z tego, że ja z nimi porozmawiam gdzieś w korytarzu, gdzieś nawet w salce katetycznej, jeżeli nie będzie ośrodka, to oni dalej pójdą i będą na ulicy, będą zażywać, będą ćpać. I taki dom się znalazł właśnie w Komorowicach. 23 lata temu zaczęliśmy działać. Czy do katolickiego ośrodka trafiają tylko osoby wierzące? Absolutnie. Chociaż mamy w tytule Katolicki Ośrodek Terapii, może do nas przyjść każdy. Każdy młody człowiek, no, przyjmujemy tylko nieletnich, w wieku lat 13 do 18. I przez te 22 lata mieliśmy ludzi różnych światopoglądów, różnych wyznań. Byli i ewangelicy, protestanci, prawosławni, świadkowie Jehowy, ateiści. Absolutnie każdy, warunek jest jeden: chcemy ci pomóc, czy ty chcesz się leczyć, prawda? Nie pytamy, jakiego jesteś wyznania, tylko czy chcesz być trzeźwy. Oczywiście zasady u nas są chrześcijańskie, na przykład nie ma pornografii, nie ma wulgaryzmów, nie ma agresji, prawda? To są takie rzeczy standardowe. Natomiast nie ma takiego czegoś, że tylko katolicy. Chcemy, otwieramy się na wszystkich. Zresztą to sama robiła matka Teresa z Kalkuty. Pomagała wszystkim, dlatego jest święta. Ilu osobom w obecnej chwili ksiądz pomaga i jaka jest to pomoc? Obecnie w naszym ośrodku Nadzieja w Bielsku-Białej Komorowicach mamy kontrakt na 28 osób, ale cały czas jest przepełnienie. Nawet nieraz musimy dostawiać dosłownie łóżko. Obecnie mamy na terapii 33 osoby z całej Polski, i z Bielska, i z Żywca, i z Oświęcimia, Cieszyna, i jak mówię, cała Polska, i chłopcy, i dziewczęta. Jest to ośrodek koedukacyjny. Dlaczego tak dużo do nas ludzi się zgłasza? Ponieważ mamy szkołę na miejscu, to jest ważne. Mamy na miejscu gimnazjum, oni się na miejscu uczą, nie muszą więc wychodzić poza teren placówki. I to sprawia, że po prostu rodzice czy szkoły do nas dzwonią, proszą o pomoc. Czy w ośrodku pomagają Państwo tylko osobom uzależnionym od narkotyków, czy są to również inne uzależnienia, od komputera, od gier hazardowych? Tak, kiedy zakładałem ten ośrodek w Bielsku-Białej ponad 20 lat temu, to wtedy, przez długie jeszcze lata, 90, czy jeszcze lat temu kilka, przede wszystkim byliśmy ukierunkowani na narkotyki. Natomiast od kilku lat, trzech, czterech, zauważamy, że ci młodzi ludzie
coraz częściej mają problemy jeszcze dodatkowe, uzależnienia. Jest to właśnie od komputera, od internetu, gier komputerowych bardzo często. Uzależnienie również od na przykład pornografii u tych młodych ludzi, ale też muszę zaznaczyć, że jest problem alkoholizmu u młodzieży. Przy czym bywa tak, że ktoś ma problem alkoholowo-narkotykowy albo tylko alkoholowy, też ich przyjmujemy, też pomagamy, chociaż terapia alkoholowa jest troszeczkę, można powiedzieć, no, krótsza niż ta narkotykowa, bo narkotykowa terapia powinna trwać minimum rok, minimum. Czy pomoc, którą Państwo oferujecie swoim podopiecznym, kończy się w momencie terapii? Czy młodzi ludzie mogą liczyć na pomoc w powrocie do normalnego funkcjonowania, do środowiska, pomoc, jak odnajdą się w innej, nowej szkole? Tak, tu jest ważny problem, który Pani poruszyła, ponieważ kiedy młody człowiek, mający lat 17, 16, 18, kończy tę roczną terapię, pomagamy im na ostatnim etapie terapii odnaleźć dla siebie miejsce dalsze, albo powrót do rodziny. Z reguły nie chcą wracać w rodzinne strony, ponieważ jeszcze mają obawy, czy tam gdzieś znowu nie wejdą z powrotem. Dlatego też mamy hostele dla nich, w których mogą przebywać, jak gdyby internaty, w których mogą jeszcze mieszkać kilka miesięcy, nawet rok, dwa, dopóki na przykład nie ukończą szkoły w Bielsku-Białej. Są to hostele w Hałcnowie i Wapiennicy i młodzież z nich rzeczywiście no, korzysta. Także nie zostawiamy go po prostu samego. Czasami też oni po terapii w Bielsku-Białej idą do internatów, nieraz wynajmują jakieś mieszkanie w dwójkę, w trójkę, żeby się jakoś usamodzielnić. Pomagamy im, śledzimy ich losy i zawsze mają do nas otwarte drzwi, mogą przyjść, wrócić, porozmawiać, prosić o wsparcie. Czy prowadzicie Państwo jakieś statystyki, czy macie dostęp, ilu osobom udaje się wyjść z tego nałogu, a ile osób powraca? Jest to trudne, gdy chodzi o prowadzenie jakichś statystyk, ponieważ po pierwsze są tacy, którzy kończą terapię i się z nami w ogóle nie kontaktują. Po prostu ucinają kontakt. Może świadomie chcą zerwać z przeszłością swoją, nie chcą już o tym myśleć. Czasem wyjeżdżają na zachód. Mamy przypadki, że wiele osób wyjechało gdzieś do Anglii, do Niemiec, do pracy. Nieraz telefonują, piszą na święta. Mamy raz w roku takie zjazdy byłych wychowanków. Przyjeżdżają, też oczywiście nie wszyscy. Są i tacy, którzy zmienili miejsce zamieszkania, z rodziną się przenieśli zupełnie do innego miasta dla bezpieczeństwa. Natomiast tak na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że tak 20, 30, 40% tych, którzy przeszli przez nas ośrodek, gdzieś tam próbują żyć w trzeźwości. Oczywiście narkomania jest zaleczalna, podobnie jak alkoholizm, to nie jest choroba wyleczalna. Dlatego zdarzają się powroty do narkotyków, powroty uzależnienia. Wtedy im pomagamy, wtedy kierujemy nieraz do innego ośrodka, mamy kontakty z innymi placówkami. Także trudno jest ocenić dokładnie, ilu na dzień dzisiejszy przez te 20 lat naprawdę żyje trzeźwo, ilu zmarło. To, co ja wiem na dzień dzisiejszy, około 15 osób już nie żyje z tych, których znałem, prawda? Albo przedawkowali gdzieś, albo jako bezdomni gdzieś skończyli na ulicy, czy zmarli nagle. Osoby w jakim wieku najczęściej trafiają do ośrodków? Do nas trafiają młodzi ludzie, jak wspomniałem, w wieku lat 13 do 18. Natomiast do innych ośrodków, które też są tutaj w okolicy na Śląsku, no trafiają ludzie tak z reguły do roku 35. Tak się po prostu, gdy chodzi o narkomanię, prawda? Rzadko się zdarza, żeby ktoś przyszedł na leczenie mając lat 50. Bo też zresztą się mówi, że narkoman, który się nie leczy, a bierze rzeczywiście bardzo ostro, to tak dożyje góra 30 lat. No, ale to jest góra. Czasami umierają nawet o wiele, wiele wcześniej. Chyba, że podejmie terapię. A od jakiego wieku są już widziane
te problemy najczęściej spotykane? Czy to się zaczyna właśnie w wieku, gdzie młode dziecko idzie do gimnazjum, czy również wcześniej? No właśnie, tu jest bardzo ważne pytanie, zwłaszcza tutaj do rodziców. Otóż narkomania jest bardzo trudna do zauważenia przez rodziców, przez nauczycieli. Dawniej ona może była bardziej taka widoczna, gdy chodziło o te dawniejsze środki, to byli ludzie często bardzo zdegenerowani, bezdomni, brudni, gdzieś tam leżący na chodnikach, na dworcu, w parkach. Teraz młody człowiek, który sięga po narkotyki, wygląda zupełnie normalnie, normalnie ubrany, tutaj w zewnętrznym wyglądzie absolutnie nic nie widać, żeby on coś brał. Absolutnie. I pamiętam taką sytuację z Wrocławia, kiedy matka zauważyła u córki 16-letniej pewne dziwne zachowania. No i mówi tak, czy ty przypadkiem coś nie zażywasz? A ta córka mówi, mamo, coś ty no, zwariowała, ja narkotyki, absolutnie. Popatrz, tam na ulicy są bezdomni, tam na dworcu leżą, widzisz, tam jeszcze strzykawki koło nich się walają. O, to są narkomani, ale mamo, ja. I ta matka mówi, że to uśpiło jej uwagę. Prawda? No, to przekonała ją, rzeczywiście uspokoiła mnie, ale mówi, no w dalszym ciągu coś tam gdzieś wewnętrznie czułam, że coś nie jest tak, no nie? No oczywiście potem chyba miesiąc później była wpadka taka bardzo, bardzo masowa i już wyraźnie było widać, że dziewczyna bierze. I matka mówi, gdybym te pierwsze sygnały potraktowała poważnie, no nie? Ale mówi, no wydawało mi się, że do szkoły jeszcze jakoś tam chodzi, próbuje, więc gdzie by tam narkotyki w moim domu? Często mówią rodzice, ja bym się spodziewał wszystkiego w domu. Raka, nie wiem, różnych chorób zakaźnych, ale żeby moje dziecko narkotyki, to niemożliwe. Tak często bardzo słyszę. No właśnie, często słyszy się, że narkoman to osoba, która pochodzi z patologicznej rodziny. Czy ta tendencja się zmieniła? Bardzo, bardzo. Tak, tak. I trzeba, proszę Państwa, o tym mówić i reagować. Rzeczywiście w latach, powiedzmy, no, 70., 80., to można powiedzieć, że większość uzależnionych pochodziła z takich rodzin no, marginesowych. W domu alkohol, pije matka, pije ojciec, rodzeństwo, przemoc w domu, agresja i dalej są z takich rodzin, ale gdzieś od lat już kilkunastu można powiedzieć, że połowa, może 30% naszych wychowanków pochodzi z rodzin, powiedziałbym, w miarę normalnych. Mówię w miarę, tam też są problemy, ale może już bardziej ukryte, nie są aż tak rażące. Rodzice oboje nieraz wyższe wykształcenie, prowadzą biznes, rodzina wydawałoby się bardzo ułożona, szczęśliwa, no, no nic nie brakuje, prawda? A jednak tam się okazuje, że też pojawia się dramat uzależnienia dziecka. Także nie ma dzisiaj reguły, nie ma, absolutnie nie ma. I tutaj, proszę Państwa, na przykład przyjeżdża ktoś do mnie na rozmowę. No siadamy sobie gdzieś tam w poradni, i rodzice, syn czy córka i słyszę takie pierwsze stwierdzenie, no nie ksiądz patrzy, syn, no nie, lat tam 18, 20, dlaczego on wagaruje, dlaczego ucieka z domu, dlaczego kradzieże, dlaczego problemy z policją, przecież nic mu nie brakuje, wszystko co miał to chciał, prawda? Niech pani dobrze słyszy, nie? Wszystko co miał co chciał, dlaczego więc poszedł narkotyki. Przecież wszystko miał, prawda? Więc ja mówię, no właśnie, odpowiedź już jest sama. Co chciał, to miał. Może miał za dużo. Może miał za dużo, albo też w tym domu nikt mu nie postawił pewnych wymagań, pewnych zasad, prawda? Co jest bardzo ważne, no oczywiście w wychowaniu. No, są pewne granice, których może po prostu w domu nie było. Bardzo często jest tak, że kiedy dziecko lat 5, 6, 8, bo tu się już zaczyna narkomania, 5, 6, 8, taki gdzieś tam może trochę osamotniony, no to masz. Co byś jeszcze chciał? No to kupimy ci, to kupimy ci, to kupimy ci. To komórkę, to laptop, to dobre wakacje, prawda? Najlepsze narty w zimie. Co chciał, to miał, prawda? Natomiast nie było czasu, żeby siąść, porozmawiać, zainteresować się nim.
No i też postawić mu pewne wymagania. No, ja się nie zgadzam, żebyś ty, mając lat, nie wiem, 15, wracał do domu rano. Prosta rzecz, nie zgadzam się, no nie? A są rodzice, którzy mówią, ach, młody niech się pobawi, ja też robiłem to w tym wieku. No i potem taka nastolatka wraca do domu po 2 dniach. Potem jest tragedia, szukanie przyczyn, kto jest winien. W tym wieku, w jakim trafiają dzieci do państwa ośrodka, taką osobą decyzyjną jest rodzic. Tutaj raczej dziecko nie ma wyboru, jest nakazane przez rodziców. Czy jednak młodzi ludzie chcą się leczyć? O, gdyby chcieli się leczyć, to byłoby idealnie. Właśnie narkomania czy alkoholizm to jest taka dziwna choroba, że się nie chcą leczyć. W każdej innej chorobie człowiek do lekarza idzie i mówi, panie doktorze, no boli mnie, nie wiem, głowa, ząb, serce, prawda, i proszę mi pomóc, no nie? W narkomanii jest zupełnie odwrotnie. Nie ma problemu. To mama ma problem. To pani w szkole coś widzi. Ja nie mam problemu. Nie chcą się leczyć. Jest wielkim sukcesem, i może i cudem bym powiedział, kiedy dziecko czy młody człowiek przyjdzie, nie wiem, do poradni, do rodziców, do pani pedagog i powie, wie pani co, no jednak chyba sobie nie poradzę, proszę o pomoc. To już jest wielki, wielki krok. Dlatego też no, z reguły nie chcą się leczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę.